Annuncio vobis gaudium magnum Papa papam Biscupi Następcy apostołów. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 8 lipca 1992 roku. Dzieje apostolskie oraz listy apostołów poświadczają to, o czym mówi Konstytucja Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II, a mianowicie, że apostołowie mieli w sprawowaniu swego urzędu rozmaitych pomocników. Istotnie, w kręgu wspólnot chrześcijańskich które powstały wkrótce po pięćdziesiątnicy wyróżniało się niewątpliwie grono apostołów, a zwłaszcza grupa tych, którzy we wspólnocie jerozolimskiej byli uważani za filary Jakub, Kefas i Jan, jak stwierdza święty Paweł w liście do Galatów. Mowa tu o Piotrze, ustanowionym przez Jezusa głową apostołów i najwyższym pasterzem Kościoła. Następnie o Janie, umiłowanym apostole, wreszcie o Jakubie. Bracie Pańskim uznanym za głowę Kościoła Jerozolimskiego. Obok apostołów dzieje apostolskie wspominają również starszych, którzy wraz z nimi ustanowili pierwszy, podporządkowany im stopień hierarchii. Apostołowie wysyłają swego przedstawiciela Barnabę do Antiochi w związku z postępem ewangelizacji w tym mieście. Dzieje apostolskie mówią także o Szawle, świętym Pawle. Iż po nawróceniu i pierwszej pracy misyjnej, udał się wraz z Barnabą, któremu gdzie indziej zostaje przypisany tytuł apostoła, do Jerozolimy jako centrum władzy kościelnej, by naradzić się z apostołami. Jednocześnie niesie pomoc materialną tamtejszej wspólnocie. W kościele antiocheńskim, obok Barnaby i Szawła, wymienia się jako proroków i nauczycieli Szymona, zwanego Nigrem. Lucjusza Cyrenejczyka i Manaena Barnaba i Szaweł zostają stamtąd wysłani w podróż apostolską po nałożeniu na nich rąk. Od czasu tej podróży szaweł przybiera imię Pawła. Później w miarę powstawania wspólnot czytamy o ustanawianiu starszych. Zadania tych starszych zostają dokładnie określone w pasterskich listach do Tytusa i do Tymoteusza którzy zostali postawieni na czele wspólnot. Po Soborze Jerozolimskim apostołowie posyłają do Antiochi obok Barnaby i Pawła dwóch innych zwierzchników, Jude zwanego Barsabasem oraz Sylasa, jako ludzi przodujących wśród braci. W listach Pawłowych, oprócz Tytusa i Tymoteusza, wymienieni są jeszcze inni współpracownicy i towarzysze apostoła. W pewnym momencie Kościół staje wobec konieczności ustanowienia nowych zwierzchników, następców apostołów. Sobór watykański II mówi na ten temat, że apostołowie, aby powierzona im misja była kontynuowana po ich śmierci, bezpośrednim swoim współpracownikom przekazali, jak w testamencie, zadanie prowadzenia dalej i umacniania rozpoczętego przez siebie dzieła zalecając im czuwanie nad całą trzodą, w której Duch Święty ich umieścił, aby byli pasterzami kościoła Bożego. Ustanowili więc takich mężów, a następnie zarządzili, aby gdy tamci umrą, posługiwanie ich przejęli inni doświadczeni mężowie. Ustanowienie tej zasady sukcesji poświadczają pozabiblijni autorzy chrześcijańscy, jak święty Klemens, święty Ireneusz i Tertulian. Stanowi ona fundament przekazywania autentycznego świadectwa apostolskiego z pokolenia na pokolenie. Mówi Sobór: W ten sposób, jak to stwierdza święty Ireneusz, przez tych, którzy przez apostołów ustanowieni zostali biskupami, i przez ich następców, aż do nas samych, w całym świecie widoczna jest i zachowana tradycja apostolska. Z tych samych tekstów wynika, że sukcesja apostolska ma dwa wzajemne uzupełniające się wymiary, pasterski oraz doktrynalny, jako kontynuacja misji apostołów. W związku z tym trzeba na podstawie tekstów wyjaśnić to, co już niejednokrotnie stwierdzano, a mianowicie, że apostołowie nie mogli mieć następców, ponieważ ich udziałem stało się jedyne w swoim rodzaju doświadczenie przyjaźni z Chrystusem podczas Jego ziemskiego życia oraz niepowtarzalna rola w początkach dzieła zbawienia. To prawda, że apostołom dane było doświadczenie jedyne i nadzwyczajne, nieprzekazywalne innym, bo osobiste, i że odegrali oni niepowtarzalną rolę w kształtowaniu Kościoła i w założeniu Kościoła w Jerozolimie, przekazując słowo i tajemnicę Chrystusa, którego znali osobiście. Ale otrzymali równocześnie misję nauczania i pasterskiego kierowania Kościołem, tak by mógł się rozwijać. Ta zaś misja jest przekazywana. I zgodnie z pragnieniem Jezusa, miała być przekazywana następcom, aby mogli oni prowadzić dzieło powszechnej ewangelizacji. W tym drugim, więc znaczeniu, apostołowie mieli współpracowników, a potem następców. Stwierdza to wielokrotnie sobór. Biskupi wypełniają misję pasterską powierzoną apostołom i posiadają wszystkie uprawnienia z nią związane. Ponadto, podobnie jak apostołowie, spełniają ją przy pomocy współpracowników czytamy w Konstytucji Lumen Gentium. Biskupi tedy wraz z pomocnikami swymi, kapłanami i diakonami, objęli posługiwanie duchowne we wspólnocie stając w zastępstwie Boga na czele owczarni, której są pasterzami, jako nauczyciele, jako kapłani świętego kultu, jako sprawujący rządy duchowe. Sobór podkreślił z naciskiem tę sukcesję apostolską biskupów, twierdząc, że sukcesja jest z ustanowienia Bożego. Czytamy dalej w Lumen Gentium. Sobór święty poucza, że biskupi z ustanowienia Bożego Stali się następcami apostołów jako pasterze Kościoła. Kto tedy ich słucha, słucha Chrystusa, a kto nimi gardzi, Chrystusem gardzi i tym, który posłał Chrystusa. Na mocy tego ustanowienia Bożego biskupi reprezentują Chrystusa, także kto ich słucha, słucha Chrystusa. A więc nie tylko następca Piotra reprezentuje Chrystusa pasterza, lecz również inni następcy apostołów. Uczy bowiem sobór. W osobach biskupów, których pomocnikami są kapłani, obecny jest wśród wiernych Pan Jezus Chrystus, kapłan najwyższy. Przytoczone przez sobór słowa Jezusa, kto Was słucha, mnie słucha, mają jeszcze szersze zastosowanie, ponieważ skierowane zostały do siedemdziesięciu dwóch uczniów, a teksty z dziejów apostolskich, przytoczone w dwóch pierwszych akapitach tej katechezy. Ukazują, jak liczni współpracownicy gromadzili się wokół apostołów. W tej hierarchii rychło zaczęto wyróżniać prezbiterów, biskupów i ich współpracowników oraz diakonów, którym w posłudze pasterskiej pomagali zwykli wierni.